Zorientowałem się wtedy, jak Grażyna Torbicka powiedziała mi, że mam mieć wykład w Kazimierzu na jej festiwalu. A ja mówię, wiesz co, Grażyna, Kolski przeczytał mój taki tekst wyjechać ze Szczegomia, o małym miasteczku w Szczegomiu, i mi powiedział, gotowy scenariusz. W Gdyni na festiwalu. Ja mówię, to rób film. Mówi, nie, ty masz wejść na scenę i nie wpuszczaj żadnego reżysera. Absolutnie. Ale ja mówię, nie no Jakub, co z tego? No nie. Właź na scenę. Ja mówię, no lepsze, że nie jestem, nie szkodzi nawet jak się przewrócisz, czy zapomnisz, to ten tekst się obroni. I Grażyna Torbicka, ja mówię, wiesz co, zamiast wykładu daj mi projektor, ja mam trochę zdjęć, ja ułożę taki monodram. Grzegorz Jarzyna mówi po spektaklu w Kazimierzu, niedobrym, to musi być u mnie. Za pół roku w Warszawie, w Teatrze Rozmaitości. Marzenie w ogóle ludzi, żeby tam w ogóle wejść. Reżyserów, aktorów. Dowiedział się Witek Adamek, mój przyjaciel. To znaczy dowiedział się ode mnie, ja mówię, przyjdź tam, bo tam mam taką, wiesz, próbę sił. On, co to jest? I on się dowiaduje, ja mu wysyłam ten partyturę. Bo Kolski mi zabronił pisania scenariusza. Tylko partytura, mówi, ma być. I rzeczywiście tam jest partytura. Każdy performance jest inny, troszeczkę inny. Ja przychodzę tam, Adamek ma 3 kamery, 5 osób, monitory. Zrobili, zmontowali i zrobiliśmy film, który za 10 minut zobaczymy tutaj. Jest próba ratowania pamięci przez inteligencję polską. Przez młodych ludzi, historyków, no i artystów, jak widzimy. Przecież jest pokolenie ludzi, którzy się interesuje ich historia tego kraju. No, bo piszą doktoraty, no przecież co mają pisać? No, o rzemiośle w Przemyślu w XVII wieku? Tak, ale niektórzy piszą rzemiosło żydowskie w Przemyślu w XVIII wieku. No. Bo żydowskość jest obecność w historii tego kraju. Jest renesans pamięci, o tym możemy powiedzieć. W żadnym wypadku renesans jakiegoś żydostwa. To jest po prostu grób. Z Rybczyńskim i Zbyszkiem robię film o Żydach we Wrocławiu przed wojną. We Wrocławiu przed wojną to było 20 tysięcy. Po wojnie było 15 tysięcy Żydów we Wrocławiu w 1946 roku. W 1968 roku jeszcze do mojej generacji tam było 4-5 tysięcy. Dzisiaj jest 90 Żydów. Antysemityzm jest w Polsce, on jest we Francji, jest w Szwecji teraz bardzo mocny. Też jest obecny w Europie, pomimo tego, że Żydów nie ma. Jest to jakaś, wiesz, no, 2000 lat grzania, no to zostało. Proszę cię, nikt tam Wojtyły nie słucha, nasi starsi bracia wierzy, nikt nie pamięta. No, Żydzi tego. Czym jest ferment według pokłosia? Jest w ogóle, przecież jest taki front antyeuropejski, front bardzo mocny, narodowy, prąd nietolerancji, bardzo ruch pogardy dla inności, powiem, nie antysemicki, antysemicki też, w tym antysemicki, antygejowski, ale w tej pogardzie dla inności zmieści się też kobieta polska, która ma 3 dzieci do utrzymania, a mąż się zabił na śmierć, bo to jest pogarda dla prostoty, dla biedy. Tej pogardzie dla inności. I ta grupa tych mocnych patriotów, bo ona jest bardzo mocna, ona wie najlepiej. Ona nigdy nie pójdzie pomóc człowiekowi potrzebującemu pomocy. Teraz go robimy. Żydzi przed wojną niemieccy. I po wojnie w 1946 roku, tak jak przeczytałaś Wyborczej, po raz pierwszy w historii tego kraju ktoś użył słowa, bo ono będzie eksploatowane. Największa oaza uratowanych z Holokaustu Żydów w Europie, polskich this time, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Dokładnie, według Akademii Nauk i jeszcze paru profesorów, 100 tysięcy.